Ja się nazywam Jakub Dzielewski, a to jest program Między Wierszami. Naszymi gośćmi są dzisiaj Edward Delewicz, przewodniczący Nowoczesnej w Kędzierzynie Koźlu oraz Piotr Jan, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w Kędzierzynie Koźlu. Witam pana. Panowie, zaprosiłem was dzisiaj do tego pierwszego odcinka naszego nowego programu, żeby porozmawiać o kuchni. Ale nie o takiej kuchni, jak się gotuje, tylko o tej kuchni wyborczej. Jak się robi politykę na tym lokalnym szczeblu, a w zasadzie jak się robi kampanię wyborczą na tym lokalnym szczeblu? Spytam, zacznę może od weterana, który już ma niejedną kampanię za sobą i zwycięską, i taką, gdzie o włos się z mandatem rozminął. I człowiek, który zawojował internet łapkami. Pokażmy może te łapki, o co tu chodzi. Okej, więc może ja zacznę od tego momentu, jak się robi kampanię wyborczą generalnie. Rzeczywiście to jest nie moja pierwsza kampania wyborcza, ale już z którejś z kolei, już praktycznie to jest nasta, możemy powiedzieć, i w której sam startuję oraz w której biorę udział jako osoba, która się zajmuje jakby bezpośrednio tą kampanią. Natomiast jak się robi taką kampanię wyborczą, no, trzeba się przede wszystkim wyróżnić. Znaczy nie ma jednego sposobu dobrego, jednej recepty, tak jak w kuchni, tylko po prostu każdy musi znaleźć sposób na siebie. Trzeba się po prostu z tego tłumu wyróżnić. Ja właśnie się wyróżniłem, postanowiłem się wyróżnić właśnie w ten sposób, że przygotowałem sobie takie specjalne łapki, które mówią o tym, że popieram Piotra Jana, albo też głosuję na Piotra Jana. No i oczywiście proszę osoby, które znam, cenię, których uważam, że głos, poparcie dla mnie istotny i ważny, poproszę o to, żeby takie zdjęcie sobie zrobiło z taką właśnie łapką. Ktoś odmówił? Do tej pory jeszcze nie, nikt nie odmówił. Wszyscy robili to z chęcią, naprawdę z przyjemnością i nawet wiem, mam wiele głosów, że już ktoś tam też planuje zrobić bardzo podobną sytuację. No proszę, fajny pomysł. A dużo kosztuje taka łapka? Nie, no to są raczej kwota kampanijna, to nie są jakieś specjalnie duże kwoty, tam w okolicach 50 zł maksymalnie to jest wszystko. A ile w ogóle kosztuje kampania? Nie pytamy o dokładne rozliczenie, to przeczytamy po wyborach, ale tak pi razy drzwi, ile trzeba sobie przygotować pieniędzy, jak się chce startować na radnego? To zależy w jakim, czy to jest start do sejmiku województwa, czy do powiatu, czy do gminy, to wszystko zależy od wielkości okręgu wyborczego, tak? Od ilości wyborców do liczby osób, które chce się dotrzeć tak naprawdę, więc są limity kampanijne, które musimy przestrzegać, natomiast to jest kwestia tego, czy my do tego limitu dojdziemy, czy troszeczkę mniej wydamy tak naprawdę, no ale to rzędu raczej, nie wiem, około 1000, maksymalnie 2000 zł. To zależy, mówię, od sejmiku czy od okręgu wyborczego. Obaj startujecie do Rady Powiatu, obaj macie zresztą ten sam okręg wyborczy, numer 2. No to jak w takim razie pretendent ocenia kampanię? Zamiast łapki z kolei klejenie plakatów i chwalenie się tym na Facebooku, co okazuje się bardzo dobrze zostało przyjęte. Tak, no to są moje pierwsze wybory i dlatego też może podszedłem do tych wyborów z pozycji wyborcy. Zawsze wybierając w wyborach, doceniałem zaangażowanie kandydata. Czyli jak ktoś chce zostać, czyli jeżeli to od razu ma plusa. Tak? Jeżeli kandydat chciał i potrafił to pokazać, we właściwy sposób umotywować swoją kandydaturę, to ja starałem się też i docenić takiego kandydata, jeżeli zdobył moją uwagę i jego poglądy były zgodne z moimi. Prawda? A zależy się, że ktoś kandyduje, a nie chce wygrać? No ja myślę, że obecna kampania jest pełna takich ludzi, którzy są w tej kampanii, a praktycznie nie są zainteresowani zwycięstwem. Przykłady? No może oszczędźmy, może oszczędźmy no tutaj. W każdym bądź razie dlatego tak powiedzmy postanowiłem chwalić się tym na Facebooku, bo jest to powiedzmy nośnik taki, który dociera do szerokiego grona ludzi. Raz, a dwa, no jest to bardzo wdzięczne też narzędzie, ponieważ można się tam fajnie kreować, tak? I od razu poprzez jest zdjęcia, interakcja. Tak, i od razu jest interakcja i widzimy, które działania mają aprobatę wyborców, które nie mają aprobaty. No właśnie, co waszym zdaniem wypada w kampanii, a czego nie wypada? Czego wyborcy by już mogli nie wybaczyć? No myślę, że jakichś takich, można powiem, tak zwanego w cudzysłowie wzięte kopanie się po kostkach, to czy takiej kampanii negatywnej. Okej, okay, wy jesteście proszę wcześniej. Spokojnie, panie redaktorze. Nie, my się z panem redaktorem bardzo lubimy i myślę, że jak razem zostaniemy radnymi powiatowymi, to razem będziemy współpracować również na tej niwie, więc jak najbardziej chętnie polecam. Natomiast myślę, że taka kampania negatywna tak naprawdę to jest coś, co już z tego jest w takiej polityce ogólnopolskiej, jest tego tak dużo, że myślę, że tutaj trzeba zrobić to odwrotnie. Trzeba się wyróżnić pozytywnie. I ja tak to oczywiście robię.
Ja powiem tak jak kolega tutaj, staramy się unikać konfrontacji i... A czyż polityka to jest walka? Zresztą mi się wydawało, że od tego są kampanie wyborcze. Nie no, walka raczej wymiana myśli tak naprawdę, taka walka ten, więc to jest klucz tego wszystkiego. Nie? Wymiana też poglądów, tak? Natomiast no, są rzeczy, za które też w kampanii powinniśmy, że tak powiem, się wziąć, czyli rozliczenia. Natomiast tutaj no, rozliczenia poprzednich kadencji, tak? No to są rzeczy, powiedzmy, nie w kategoriach może kopania po kostkach, tylko w kategoriach rozliczeń, tak? No myślę, że niedługo nadejdzie ten moment w trakcie kampanii wyborczej, kiedy wyborcy będą oczekiwali konkretnych rozliczeń. Właśnie, kiedy ten moment nadejdzie, bo to już wcale nie mamy dużo czasu do wyborów. No ja myślę, że wszyscy jeszcze są w uśpieniu, i wyborcy, i kandydaci, i w przyszłym tygodniu będzie wielka pobudka i wszyscy się obudzą w tym zakresie i dopiero się zrobi szum, aczkolwiek no, na razie jest cisza. Pan też uważa, że jest cisza na razie, to że powiem będzie głosy? Powiem szczerze, jak widzę, obserwuję naszą kampanię w Kędzierzynie-Koźle, to czasami rzeczywiście zastanawiam, czy ona trwa, bo rzeczywiście i to dotyczy i na poziomu kandydatów na prezydenta, i na poszczególnych radnych rzeczywiście. To jest jakaś taka ta kampania wyborcza, taka dosyć troszeczkę leniwa, bym powiedział, ale podejrzewam, że następne dwa tygodnie będzie już zdecydowanie. To panowie, czekamy, aż się uaktywnicie i dacie przykład innym kandydatom, jak zwyciężać macie. Tak jest, dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj Edward Delewicz i Piotr Jan. To był program dziękuję Między Wierszami. Dziękujemy. Dziękuję.